Hej kochani, jesteśmy w cyklu transformowania świadomości finansowej. Dzisiaj chcę powiedzieć o takim jednym z pierwszych i bardzo ważnym kroku. Koniec tabu. Koniec w ogóle unikania tematu. Zacznij mówić o pieniądzach. Zacznij się im przyglądać. Dlaczego o nich nie mówisz? I ja wiem, że w Polsce, zwłaszcza w Polsce, jest tak trudno mówić o pieniądzach i to jest takie tabu. I w ogóle zapytać kogoś, ile zarabia, to jest po prostu łapanie się za głowę i my nigdy nie wiemy, kto ile zarabia, kto ile ma. I gadamy sobie o czyichś zakupach nawet, tak? Ktoś kupił auto albo stawia dom, ale nigdy nie podają konkretne kwoty. My się boimy mówić o pieniądzach. I to jest ciekawe, dlaczego? No i dlaczego? Bo nam będą zazdrościć? Bo nas okradną? Bo ktoś na nas rzuci urok? Dlaczego? Dlaczego tak naprawdę nie możemy mówić o pieniądzach? I zachęcam Cię do tego, żeby skończyć z tym tabu. I nie chodzi o to, że masz teraz mówić na prawo i lewo wszystkim sąsiadom, ile zarabiasz, ale przynajmniej sama przed sobą, sam przed sobą przyznaj się do tego, że być może masz problem z mówieniem wprost o pieniądzach, być może unikasz jakoś tego tematu, być może on wywołuje jakieś napięcie i zacznij sama ze sobą o tym mówić. Zacznij wprost nazywać pewne rzeczy, przestań mówić pieniążki, przestań mówić fakturki, potraktuj pieniądze poważnie, dorośnij do pieniędzy i napisz sobie, ile zarabiasz, ile chcesz zarabiać, ile potrzebujesz, ile wydajesz, sprawdź w ogóle, ile wydajesz. Zacznij wprowadzać więcej świadomości, więcej takiej przestrzeni uważności w swoje życie finansowe. Z kim rozmawiasz na temat pieniędzy? Ustal to ze swoim partnerem, ze swoimi rodzicami, ze swoimi dziećmi. W jaki sposób? Do jakiej granicy? Co komu mówisz? Poobserwuj swoje wydatki. Spójrz na swoje konta, na historię. Sprawdź, na co, ile wydajesz. Przelicz sobie, zrób to przez kwartał na przykład. Przelicz sobie, ile wydajesz na rachunki, ile wydajesz na ubrania, ile wydajesz na jedzenie, ile wydajesz na rozwój, ile wydajesz na oszczędzanie. Niech to będzie dla Ciebie jasne. I zobacz, ile zarabiasz, ile masz z różnych źródeł, jakie masz dochody, ile potrzebujesz, ile wydajesz. Niech to dla Ciebie będą jasne kwoty. Niech to dla Ciebie będzie taka przestrzeń, w której Ty jesteś, bo to jest Twoja przestrzeń, Twoja energia. To jest Twoje życie i Ty masz prawo tą energią świadomie zarządzać. I Ty, jak nawet masz opór w rozmawianiu z Twoim partnerem, czy z Twoimi bliskimi, czy w ogóle z obcymi ludźmi, no to naturalne, tak? I wiem, że to jakby nie jest takie hop-siup do przełamania. Ale sama ze sobą ustal to jasno i napisz i zacznij zwracać sobie prawo do takiego świadomego poruszania się w temacie finansów, żebyś Ty wiedział, na czym stoisz, ile masz, ile potrzebujesz, żebyś też nie bała się mówić, myśleć o pieniądzach w swoim życiu. I dlaczego to robimy? Dlatego, że to są Twoje pieniądze, Twoja energia i Twoje życie. I teraz jeśli masz jakikolwiek opór przed zrobieniem tego, o co proszę, czyli przed przeskanowaniem swojego konta z historii i swoich wydatków i ponazywania rzeczy po imieniu. Jeśli masz opór przed tym, to jest mega informacja. Zastanów się, dlaczego masz opór przed tym. Za co Ty nie bierzesz odpowiedzialności w swoim życiu? Dlaczego Ty nie chcesz zająć przestrzeni, która tak naprawdę jest Twoja i tej przestrzeni Ciebie brakuje, bo tam jest luka, tam się nie ma kto tym zająć. Czego się boisz? Jakie emocje się pojawiają? Czego się obawiasz, że co się wydarzy, jak Ty zajmiesz się tym, jak Ty wejdziesz w tą przestrzeń? Jak się pojawiają te emocje, pojawia się jakiś opór, pojawiają się może jakieś odczucia w ciele, to zobacz, czy to są odczucia dorosłej osoby, czy to są może jakieś reakcje dziecka w Tobie. Może się boisz, że ktoś przyjdzie i zabierze, że ktoś nie da, że ktoś ukaże, albo że komuś innemu zabraknie. Poszukaj, być może tam jest jakaś historia, która potrzebuje uznania. Być może te reakcje są z poziomu dziecka, które potrzebuje, żeby do niego pójść i pozwolić mu dorosnąć i się nim zaopiekować. Wtedy potrzebujesz stać się dorosłym, takim rodzicem, wspierającym rodzicem dla tego dziecka. Ale Ty w swojej relacji z pieniędzmi podchodzić z tej dorosłej przestrzeni, odpowiedzialnej przestrzeni. I jeśli unikasz nazywania rzeczy po imieniu w tej relacji z pieniędzmi, unikasz tematu pieniędzy, to zobacz też, jakich innych tematów unikasz. Czy pieniądze są jedynym tematem, o którym nie rozmawiasz? Dorośli rozmawiają o wszystkim, co ich dotyczy.
dorośli potrafią zająć się sobą w swoim życiu. I może masz bardzo aktywne cząstki dziecka wewnętrznego, które woła o uwagę. I to jest wtedy praca wewnętrzna, wtedy trzeba zająć się tym dzieckiem. Ale zobacz, gdzie ty dorosła, dorosły, nie zajmujesz swojej przestrzeni. O czym jeszcze nie rozmawiasz? Jakich jeszcze tematów w swoim życiu unikasz? Bo co? Bo jak nie będziesz unikać, to jakie emocje poczujesz? To co się wtedy pojawi? A może to są emocje, których nie można było czuć w twoim domu? A może są to emocje, które kiedyś jak czułeś, to byłaś za to osądzany, karana? Poszukaj, o te emocje chodzi. Jeśli zwrócisz sobie prawo do czucia tego, co czujesz, to okaże się, że masz więcej miejsca w relacji z pieniędzmi, masz większą odpowiedzialność w relacji z pieniędzmi. I dam ci kilka podpowiedzi. Pieniądze to między innymi przyjmowanie. Przyjmowanie, dawanie, wymiana. Pieniądze to też poczucie zasługiwania. Czy ja zasługuję na tą cenę? Czy ja zasługuję na to wynagrodzenie? Czy ja zasługuję na lepszą pensję? Pieniądze to wycenianie siebie i swojej pracy. I zobacz, gdzie na przykład w tych obszarach masz jakieś blokady. O czym nie chcesz mówić? Czego nie chcesz nazywać? Gdzie wydaje ci się, że nie zasługujesz? Gdzie wydaje ci się, że nie możesz brać, nie możesz sięgać? Gdzie nauczyłeś, że dawanie jest ważniejsze niż branie, niż czerpanie? Gdzie pozbawiono cię możliwości wymiany? Szukaj. To wszystko, z czym się wiążą pieniądze, nie? Takie słowa klucze, te, które wymieniłam i wiele innych, szukaj swoich. To wszystko to będą obszary, w których również możesz mieć blokady. I uzdrowienie tych blokad w tych obszarach przełoży się naturalnie na twoją świadomość finansową. I teraz, kochani, rach ciach, konkretne zadanie do następnego filmu. Chcę, żebyś napisała dla siebie, tak? W zeszycie. Nazwała to, wypowiedziała to na głos. Ile zarabiasz miesięcznie, ile wydajesz miesięcznie, policz to i ile potrzebujesz zarabiać, tak żebyś czuła się bezpiecznie, tak żebyś czuła, że twoje potrzeby są zaspokojone. Oczywiście nie skacz nie wiadomo jak, to nie może być nagle dwukrotność twojej pensji, czy wielokrotność twojej pensji, bo wtedy pojawi się autosabotaż, to będzie zbyt duży przeskok. Nie możemy tak skakać nagle, wiecie, na główkę z przepaści. Trzeba to robić krok po kroku, tym tempem czołga, o którym wiele razy mówię. Ale konkretnie to napisz, policz wszystko. To ma być konkret dla ciebie, nie dla świata, nie dla mnie, nie musisz w komentarzu. Ale zacznij nazywać rzeczy po imieniu i zacznij swobodnie poruszać się w temacie swoich finansów, bo to jest twoja energia, twoja przestrzeń i ona ciebie potrzebuje. Do zobaczenia.